otwieram sesję 8. kadencji Rady Gminy Zamówka. Witam Państwa. Witam Edwarda Jarmusiewicza, wójta gminy. Witam Łukasza Kominko, sekretarza gminy. Annę Skórską, skarbnika gminy. Witam panów radnych. Witam panią przewodniczącą Rady Osiedla. Witam panów sołtysów, panią protokolant, jak również pracownika gminy obsługującego Radę Gminy od strony elektronicznej. Stwierdzam, że na stan 15 radnych obecnych w tej chwili na sali jest 13, a więc obrady są prawomocne, ponieważ jest wymagane kworum. Przedstawiam porządek obrad. A więc jako punkt pierwszy otwarcie sesji, punkt drugi stwierdzenie prawomocności obrad, punkt trzeci przyjęcie porządku obrad, punkt czwarty przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji, punkt piąty informacja wójta gminy z działalności między sesjami, punkt szósty podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok, punkt siódmy przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy Adamówka za 2020 rok, punkt ósmy podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Adamówka, punkt dziewiąty podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Adamówka za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Punkt dziesiąty podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy za 2020 rok. Punkt jedenasty sprawę różne i wolne wnioski. Punkt dwunasty zakończenie obrad. Czy uznają Państwo przedstawiony porządek obrad, czy też są inne propozycje? Proszę bardzo, pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, prosiłbym bardzo, aby rozszerzyć porządek obrad o trzy punkty. Po punkcie dziesiątym prosiłbym bardzo, aby wprowadzić do porządku obrad podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Społecznych w Adamówce do prowadzenia postępowań w sprawach o oświadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Adamówka. Wiąże się to z faktem przekształcenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych. Takie upoważnienie wcześniej miał kierownik GOPS-u. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Adamówka na rok szkolny 2021-2022. Taki obowiązek spoczywa na Radzie Gminy od ubiegłego roku i ta cena średnia będzie miała zastosowanie dla wszystkich dowozów, które są realizowane przez rodziców dzieci, które nie mają zapewnionego dowozu, czy to do szkoły będącej szkołą prowadzoną przez naszą, przez gminę Adamówka, czyli położoną na terenie naszej gminy, jak też do szkół, szkół podstawowych, specjalnych, są no, położone poza terenem naszej gminy. I punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Taka uchwała ostatnio była podejmowana w 2008 roku. Wysokość tego ekwiwalentu jest uzależniona od średniej płacy. No wiadomo, że od tamtego czasu ta średnia płaca, bardzo się zmieniła. No i gminy też sąsiednie w tym zakresie podejmowały uchwały, w związku z tym no, chcielibyśmy też u nas to dostosować do tego, co jest w innych gminach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu wójtowi za propozycje. Czy są inne propozycje? Nie widzę innych. Kto z panów radnych jest za rozszerzeniem porządku obrad
o punkt 11, 12 i 13 w treści przedstawionej przez pana wójta. Otwieram głosowanie. Słuchajcie, według mnie mój coś się psuje, bo ja dawałem mi przeciw i pokazywał się i się cofał co chwilę. Często przyciskałeś? Bo to też może zawierać. No ale nie powinno być, skoro dałem raz głos, później się nie liczy. Już powinien być dziecko i na razie. No patrzcie. O. Ale... No, był, tak? A, co, coś jest? A teraz się dał... No dałem przeciw. No tak, jest przeciw. Dał, wstrzymuje się. Widzicie? Ale działa. Co? Ale działa. Działa za każdym, ale na jedno głosowanie mogę trzy różne... Tak powinno być. Tak ale też kto odejmuje wtedy zmienia głos po prostu. Po prostu zobaczymy, czy zadziała na zawsze. No to działa. Ja proponuję, panie przewodniczący, przejść na ręczne liczenie, bo mi szkoda czasu. Ja wiem, tylko może spróbujmy jeszcze raz, bo jest 12 głosów. Tak, tylko tak, nie tak, skasuj dla Boga. Dobrze, bo to funkcjonowało, prawda? Niech pan skasuje i tyle. I każdy nie przyciska też. Tylko nie ma jednego. No się go zapytałem, on rozmawia. Przyciśnij. On kazał przyciśnij dwa. On musi widzieć. Tak, ale ja mam jeszcze raz. Ale potem dalej dobrze położyłem, to funkcjonowało. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie. Za rozszerzenie porządku obrad głosowało 13 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Przepraszam bardzo, to głosowanie, ono się troszkę nam wydłużyło, ale to ze względu na awarię systemu. Przechodzimy więc do przyjęcia porządku obrad. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Zamykam głosowanie. Za przyjęcie porządku obrad głosowało 13 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Punkt 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Czy są jakieś zastrzeżenia lub uwagi co do protokołu z ostatniej sesji? Nie widzę żadnych uwag. Otwieram głosowanie w sprawie przyjęcia protokołu z ostatniej sesji. Zamykam głosowanie. Za przyjęciem protokołu z ostatniej sesji głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty większą liczbą głosów. Punkt 5. Informacja wójta gminy z działalności między sesjami. Poproszę pana wójta o informację. Panie przewodniczący, od ostatniej sesji nadal był realizowany remont pomieszczeń wewnętrznych i remont schodów w budynku Urzędu Gminy. No, na zewnątrz te roboty już się zakończyły, natomiast wewnątrz no, powoli zbliżają się do końca. Podpisaliśmy zgodnie z uchwałą Rady porozumienie z powiatem przeworskim dotyczące warunków realizacji przebudowy drogi od Kolonii Polskiej do Szczegów. I realizacja tej drogi już się rozpoczęła. Od jutra będzie to już widoczne, bo będzie włożony tłuczeń na tę drogę. Jeżeli chodzi o nasze inwestycje, to zakończony został pierwszy etap robót związanych z przebudową szkoły podstawowej w Cieplicach Dolnych. Zostały wykonane izolacje pionowe, odwodnienie zarówno budynku, jak i przygotowana została kanalizacja deszczowa pod odprowadzenie wód opadowych z dachu. I zostało, no, że tak powiem, z tego budynku wyrzucone to, co niepotrzebne, czyli skuter posadzki. No, wystąpiła jeszcze konieczność rozebrania dwóch ścianek wewnętrznych, ponieważ no, były postawione na, tylko i wyłącznie na wylewce. Nie był wykonany żaden fundament pod te ściany. Skute zostały wszystkie tynki. No i zrobiony porządek na strychu. Zostały też zdemontowane, rozebrane wszystkie ścianki działowe na poddaszu. W tej chwili jeszcze trwają ustalenia co do sposobu wykonania stropu tego, który będzie pod tą częścią, która znajduje się na poddaszu. Jednocześnie no, zbliża się do rozstrzygnięcia przetarg na drugi etap. No niestety w tej chwili sytuacja no, nie jest najlepsza, bo mieliśmy tylko dwie oferty. No i tak naprawdę czekaliśmy z sesją do czasu otwarcia ofert, a otwarcie ofert miało miejsce w poniedziałek, no po to, żeby dostosować środki, które mamy w budżecie do, no do najtańszej oferty. Stąd no przepraszam bardzo, że będziemy debatować nad zmianami w budżecie bezpośrednio na sesji, ponieważ już
czasu na to, żeby organizować posiedzenia komisji. To są takie no, najważniejsze rzeczy, które się działy. Myślę, że z takich też może symbolicznych to fakt, że w miarę mamy dopracowaną już koncepcję, jak ma wyglądać upamiętnienie profesora Adama Grucy. No i mamy koncepcję już zatwierdzoną Domu Kultury w Adamówce, a jednocześnie przygotowywaliśmy wnioski, to też pewnie istotne, do programu Polski Ład i no, powiem od razu o tym, proponujemy i tak mamy przygotowane, chociaż wnioski jeszcze nie są złożone, bo chciałbym, żeby też Rada Gminy na ten temat się wypowiedziała. Mamy przygotowane 3 wnioski, czyli tak no, maksymalną ilość, jaką gmina może złożyć. I chcielibyśmy złożyć wniosek na odnawialne źródła energii, czyli na fotowoltaikę, która by zasilała energię elektryczną nasze gminne obiekty. Przy czym no niestety wszystko dynamicznie się zmienia i tutaj też, jeżeli chodzi o tą fotowoltaikę, to ten milion, który już mamy, chcielibyśmy wykorzystać trochę inaczej niż wstępnie było planowane. A mianowicie chcemy te pieniążki wykorzystać na obiekty, na których można będzie wykonać instalacje fotowoltaiczne. Natomiast rezygnujemy na razie z tej dużej instalacji, która miałaby zasilać oczyszczalnie ścieków. Dlatego, że no, z agencją, z KOWR-em te sprawy działki no, jednak się ciągną. Oczywiście mogliśmy te środki wykorzystywać również w roku przyszłym, ale nie chcielibyśmy przesuwać terminu, który został zadeklarowany we wniosku o dofinansowanie. I jeżeli chodzi o instalacje fotowoltaiczne, poza tymi, które będą realizowane w ramach tego miliona, to złożylibyśmy wniosek o dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 650 kW i te instalacje pozwoliłyby zasilać wszystkie nasze obiekty w energię elektryczną. Wszystkie to oznacza, że razem z oświetleniem ulicznym, razem nawet z małymi pompowniami, które tą energię jak gdyby wykorzystywałyby na zasadzie bilansowania, czyli my w jakimś tam miejscu wytwarzamy energię elektryczną. Jeżeli ona w tym miejscu nie jest wykorzystywana, to po prostu jak gdyby przekierowuje ją się przez sieć dystrybucyjną do innego obiektu. No jest to taka forma, która pozwala zasilać energię elektryczną nie tylko w tych miejscach, gdzie jest bezpośrednia instalacja podłączona do tego obiektu, który zasilamy. Drugi, myślę, że dla naszej gminy najważniejszy wniosek, bo ja tu nie mówię w kolejności takiej priorytetowej, to wniosek, który dotyczyłby budowy Domu Kultury w Adamówce. Ten wniosek byłby połączony z instalacją fotowoltaiczną, która byłaby usytuowana na dachu tego budynku. Ta instalacja miałaby moc 50 kW. I dzięki temu
ten wniosek znalazłby się w pierwszym priorytecie wniosków w tym programie Polski Ład. A w ogóle w tym programie są cztery priorytety. Fotowoltaika jest w pierwszym priorytecie. Tutaj to, że na domu kultury, który sam, gdybyśmy budowali tylko dom kultury, byłby w priorytecie drugim. Natomiast przez to, że będzie tam instalacja fotowoltaiczna, znajdzie się w priorytecie pierwszym. Natomiast ostatni wniosek też byłby z priorytetu pierwszego. Byłby to wniosek na rozbudowę wyjęcia wody w Krasne. I wraz z budową małych oczyszczalni, wraz z budową małych oczyszczalni ścieków w tych naszych, no można powiedzieć, osadach typu Gołczaste, czyli Gołczaste w Cieplicach, Misany, Biele, czy powiedzmy Dobcza Osiedle, a więc te tereny mogłyby być też skanalizowane na podstawie takich małych oczyszczalni, po to, żeby nie budować długich odcinków sieci, która doprowadzać by mogła ewentualnie do tej oczyszczalni, którą mamy w Adamówce. Jeżeli chodzi o wartości tych wniosków, to ten wniosek fotowoltaiczny to będzie wniosek o dofinansowanie zadania, które jest oszacowane na 3 miliony 100 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o dom kultury, to 7 milionów 200 tysięcy złotych i ten wniosek wodno-kanalizacyjny 5 150 złotych. Od razu powiem, że no pewnie nie ma szans, żeby te trzy wnioski otrzymały dofinansowanie, natomiast no, spróbować należy. Natomiast najmniej zależy nam na tym wniosku wodno-kanalizacyjnym, dlatego że też w ostatniej chwili ukazała się informacja, iż z programu rozwoju obszarów wiejskich będą dodatkowe środki, które są związane z występującą pandemią i będą dodatkowe środki, które będą tak naprawdę z programu, który skończył się w roku 2020, ale realizacja tego programu będzie wydłużona do 2025 roku i zostanie zwiększony limit środków, które są do wykorzystania przez gminę. Jak Państwo pamiętacie, nasza gmina wykorzystała pełną pulę dotychczasowych środków, czyli wykorzystała 2 miliony złotych. Natomiast teraz ta pula ma być zwiększona do 5 milionów złotych. To by pozwalało nam uzyskać dofinansowanie w zależności od wartości inwestycji, no jeszcze 3 miliony złotych. Także no jeżeli tutaj nie będzie tego dofinansowania, to będziemy mogli złożyć wniosek do właśnie PROW-u. Nabór wniosków jest przewidywany na koniec bieżącego roku. W związku z tym też tam są pewne takie może nawet dziwne zmiany w projekcie uchwały w sprawie zmian w budżecie, ale o tym powiem już bezpośrednio, jak będziemy omawiać zmiany w budżecie. Także no takie mamy zamierzenia, oczywiście bardzo prosimy, no może nie w tej chwili, ale wrócilibyśmy do tematu
no może nawet przy okazji zmian w budżecie, ponieważ no chcę jeszcze powiedzieć, że w tym programie Polski Ład inwestycje, które byłyby realizowane w ramach pierwszego priorytetu, powinny mieć udział własny w wysokości 5%. Zresztą no, no nawet tak jest skonstruowany wniosek, bo te wnioski są składane tylko elektronicznie. On jest tak skonstruowany, że my tylko zaznaczamy, wpisujemy wartość, szacunkową wartość inwestycji. Wiadomo, że te inwestycje, one nie są oparte na kosztorysach inwestorskich, tylko są oparte na szacunkach. No i są one tak oszacowane bezpiecznie, żeby w tym okresie, kiedy trudno jest przewidzieć ceny, żeby no, te środki były, powiedzmy, wystarczające, ponieważ zasada jest taka, że jeżeli my oszacujemy, powiedzmy, instalację fotowoltaiczną na 3 miliony, a one będą kosztować, powiedzmy, 2800, no to no, później dostaniemy dotację no, do tej kwoty 2800, ale jeżeli by kosztowały, powiedzmy, 3 miliony 100 tysięcy, to my dotację otrzymamy do 3 milionów. Te 100 tysięcy byłoby tylko i wyłącznie z budżetu gminy. I tak jak powiedziałem, w pierwszym priorytecie jest to 5%, w drugim priorytecie udział własny jest 10%, w trzecim 15% i w czwartym jest 20%, czyli dofinansowanie jest 80%. Ale tak jak powiedziałem, my będziemy składać wnioski, które wszystkie no, są kwalifikowane do tego priorytetu pierwszego, także no, gdyby się tak zdarzyło, że otrzymalibyśmy dofinansowanie do wszystkich i nawet gdyby te inwestycje kosztowały tyle, ile tutaj wstępnie szacujemy, to te 5% na pewno nas nie porażą, bo to jest powiedzmy w granicach 15 milionów razy 5% to raptem 750 tysięcy. Szczególnie, że te inwestycje mogą być realizowane albo, i to się zaznacza, albo w ciągu 12 miesięcy, albo też w okresie dłuższym niż 12 miesięcy, ale tam już jest, no, może być 36 miesięcy nawet. Nie ma ograniczenia. No, to jest tylko ważne, że musimy być na tyle przygotowani, żeby w przypadku promesy, czyli takiego zapewnienia otrzymania finansowania, od tego momentu w przeciągu 6 miesięcy musimy ogłosić, to znaczy no, nie tylko ogłosić, tak, no musimy ogłosić przetarg, bo tak jest zapisane, że musimy ogłosić przetarg, niekoniecznie on musi być już rozstrzygnięty, ale musimy ogłosić przetarg w przeciągu 6 miesięcy. No to w przypadku Domu Kultury na pewno ten przetarg już by był możliwy do ogłoszenia właśnie w takiej formule, gdzie mamy dokumentację. Natomiast w przypadku fotowoltaiki i w przypadku tych wodno-kanalizacyjnych to ogłaszalibyśmy przetarg przy fotowoltaice w formule zaprojektuj i wybuduj. Natomiast w tym wodno-kanalizacyjnym to chcielibyśmy mieć opracowaną dokumentację na ujęcie wody z tego źródła, o którym wielokrotnie wspominałem, ale nigdy nie przystępowaliśmy do realizacji, ponieważ no, chcemy mieć tutaj jakiekolwiek dofinansowanie. I tutaj chcemy opracować w tym czasie projekt na zagospodarowanie tego źródła. Natomiast na pozostałą część też w takiej formule zaprojektuj i wybuduj jakąś tam wstępną koncepcję na ten temat tych kanalizacji mamy opracowane. Dziękuję bardzo. To tak może dużo powiedzieć też o tych sprawach takich bieżących, ale one są bardzo, bardzo ważne. Dziękuję bardzo panu Wójtowi. Czy są pytania co do informacji pana Wójta? Proszę bardzo. Ja mam pytanie dotyczące przebudowy szkoły w Siedlicach. Do tej pory było na te remonty 1 160 000.
ile to jeszcze będzie kosztowało milionów, zanim tam pierwsi ludzie będą mogli wejść i tam korzystać z tego. Więc ja może nieprecyzyjnie powiedziałem to, co do tej pory. Więc tak, żeby zakończyć, potrzebujemy jeszcze 250 tysięcy, bo te prace, które zostały wykonane, to one nie kosztowały, one na to nie zostały wykorzystane te środki, które są zabezpieczone w budżecie. Czyli teraz te roboty główne będą kosztować, jeżeli dojdzie do podpisania umowy, bo wiadomo, że my tak troszeczkę na ryzyko, są tylko złożone oferty, teraz te oferty trzeba uzupełnić o wymagane dokumenty. Ale najtańsza oferta opiewa na 1 200 000, około 1 250 000. I do tego, żeby te środki, które do tej pory zostały wykorzystane, te środki, które będą przewidziane do realizacji tej umowy razem z nadzorem inwestorskim, bo to już jest takie roboty, które wymagają inspektora nadzoru, to po prostu potrzeba na to 250 tysięcy. Także nie. Oczywiście przedsięwzięcie jest przedsięwzięciem poważnym, natomiast no, uratujemy piękny budynek. I to jest już taki remont naprawdę kapitalny i nie, powiedzmy, i nikt nie zostawia tam ściany stojącej na posadzce. Tylko jeżeli trzeba, to jest po prostu wyburzona i trudno, no bo nie można robić tak, jak robiono w latach 70. Bo niestety tak to zrobiono. A teraz widać nawet, jakie popełniono straszliwe błędy. Te wszystkie zawilgocenia są spowodowane tym, że posadzkę zrobiono od izolacji poziomych, które były tam. O dziwo, mimo że jest to budynek, który był budowany jeszcze w XIX wieku, to były zrobione izolacje poziome. Ale w trakcie po prostu tego remontu, który był w latach 70., podniesiono teren wokół, podniesiono w środku, ale zresztą nie wiem, co tam zostało zrobione, że wylewki były już robione ponad izolacją poziomą. W związku z tym no, nie ma się co dziwić, że później parkiet się podnosił. Utopić izolację. Proszę? Utopić izolację. Tak, utopili izolację. Może one tam po tylu latach już nie były, nie wiadomo jak skuteczne, ale no jednak były te izolacje. Czy są inne pytania? Czy ta instalacja fotowoltaiczna będzie w jednym miejscu, czy na poszczególnych budynkach? Ta, która jest planowana. Ta, która jest planowana i która będzie teraz składany wniosek. Tak. One też będą na większych obiektach, ale też zakładamy, że będzie zrobiona też większa instalacja, która będzie służyła do tego bilansowania. Przecież to bilansowanie najprawdopodobniej by było bilansowanie wszystkiej energii produkowanej przez gminę. A teraz zechcemy właśnie obiekty gminne, na obiektach gminnych zrobić instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy tam gdzieś rzędu 250 kW. Także to też nam no przyniesie efekty. Największe to będą zajęcia wody, bo tam będzie instalacja 50-kilowatowa. To pozwoli po prostu ograniczyć koszty, które są związane z produkcją wody, ale tak naprawdę dla gminy nie ma to znaczenia, czy taniej uda się eksploatować, powiedzmy, oczyszczalnie ścieków, czy płacić mniej za energię elektryczną w szkole. To tylko takie, no, co innego pokazuje ten wynik i koszt funkcjonowania, ale globalnie dla gminy no, nie ma to znaczenia. Damy wtedy mniej na utrzymanie szkół. Ale czy to prawnie jest, czy tam w umowach jest
Jest to dopuszczalne. Jest to dopuszczalne i właśnie takie możliwości chcemy wykorzystać. Chcę powiedzieć, że jest na terenie województwa podkarpackiego budowana farma fotowoltaiczna, która będzie służyła do zasilania obiektów przemysłowych na Śląsku. Także to, no w tej chwili są rzeczy takie, można powiedzieć, kiedyś nie do pomyślenia, ale właśnie przez to bilansowanie. Ja mam jeszcze pytanie odnośnie tych 50 kW, które mają być na tym Gminnym Ośrodku Kultury. Czy to jest potrzebne tyle energii? Więc w przypadku bilansowania nie ma to większego znaczenia, bo po prostu energia, która nie będzie wykorzystana do Domu Kultury, będzie mogła być wykorzystana w innym miejscu. A dlaczego 50 kW tutaj? Dlatego, że w Domu Kultury będą urządzenia, które wymagają takiej mocy przyłączeniowej. Chcemy wykorzystać maksymalnie moc przyłączeniową, bo tak jak mówiłem, na przykład dla oczyszczalni ścieków my mamy moc przyłączeniową, mieliśmy 39 kW, zwiększyliśmy do 200, bo inaczej nie można by było tej instalacji fotowoltaicznej przyłączyć. W związku z tym, że tutaj jest tak uzgodnione, że będziemy występować o 50 kW mocy przyłączeniowej, to dlatego też chcemy zainstalować taką instalację fotowoltaiczną. Ona na pewno nie będzie takiego zapotrzebowania na energię w takim obiekcie, ale wykorzystamy to... Na przykład w szkole w Majdanie. Na przykład w szkole w Majdanie. Ja myślę, że w szkole w Majdanie to najprawdopodobniej zrobimy w tym pierwszym etapie tą instalację. Teraz tych po prostu no, z tego miliona. Czy są jeszcze pytania? Nie widzę już więcej pytań. Przechodzimy do następnego punktu. Punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Poproszę pana wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, tak jak wspomniałem, z tymi zmianami w budżecie no, czekaliśmy do, ale trudno powiedzieć, że rozstrzygnięcia przetargu, ale do tego, jak zostaną złożone oferty. I w związku z tym, no, ja tutaj szczegółowo powiem o wszystkim i dlatego no, proszę o ewentualnie dyskusję z tego względu, że Państwo dopiero przed chwilą dosłownie macie dostępny ten projekt uchwały. Więc w budżecie proponujemy zwiększyć wydatki budżetu gminy na rok 2021 o kwotę 331 245 zł. I z tego wydatki bieżące o kwotę 245 zł i te pieniążki były przeznaczone na dotację celową dla OSP w Majdanie Siemiarskim na dofinansowanie zakupu materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. No może dla kogoś to brzmi no prawie śmiesznie, nie 245 zł, ale to się wiąże z tym, że ta jednostka otrzymała dofinansowanie pewnie w ramach tego, że jest jednostką z krajowego systemu. No i te 245 zł zabrakło do tego, żeby kupić no, jakiś tam kompletny to wyposażenie. No a nie chcielibyśmy doprowadzić do sytuacji też takiej, że OSP załóżmy tam zwraca 500 zł, dlatego że jest za 745 zł coś do kupienia, a brakuje tych 245 zł. I wydatki majątkowe zwiększamy o kwotę 331 tysięcy złotych. I teraz
60 tysięcy złotych byłoby przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowej na ujęcie wody ze źródła, które jest tam już pod Pawłową, tego źródła, które ma szacunkową wydajność około 10 kubików na godzinę. Ta dokumentacja zmieści się w kwocie 60 tysięcy złotych. Tutaj specjalnie nie zostawiamy tego dla takiej formuły zaprojektuj i wybuduj, dlatego że na pewno wykonawcom byłoby ciężko oszacować koszty raz dokumentacji, a dwa w ogóle całego tego przedsięwzięcia związanego z właśnie z ujęciem tego źródła. Przebudowa budynku pobytu szkoły podstawowej w Cieplicach Dolnych 250 tysięcy złotych, to o tym już wcześniej mówiłem. Wpłata na fundusz wsparcia policji z przeznaczeniem na zakup oznakowanego samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku 8500 zł i budowa chodnika przy szkole podstawowej w Adamówce 12500 zł. Byłby to chodnik, który połączy chodnik, który jest na dojściu do tego tylnego, że tak to określę, wejścia na plac szkolny od strony osiedla domków jednorodzinnych z chodnikiem, który jest przy zapleczu boiska Orlik i w związku z tym no, uczniowie, którzy uczęszczają do tej szkoły zarówno z osiedla domków jednorodzinnych, jak i z osiedla tego mieszkaniowego mogłyby całkowicie bezpiecznie dochodzić do szkoły, omijając nawet chodnik, który jest przy drodze wojewódzkiej. No, głównie może nie tyle ze względu na bezpieczeństwo, bo tamten chodnik też jest bezpieczny, ale ze względu na istniejący no, duży skrót. I zmniejszamy wydatki budżetu gminy, bo generalnie ta uchwała no, nie zwiększa nam dochodów, tylko my te środki potrzebne na wydatki, no, że tak powiem, zabezpieczamy poprzez zmniejszenie wydatków. I wydatki bieżące zmniejszamy o kwotę 36 245 zł. Na to składa się odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów 10 tysięcy złotych i dowóz młodzieży szkolnej do szkół podstawowych 26 245 zł. No, z tym dowozem to się wiąże, to zmniejszenie wiąże się z tym, że no, mieliśmy pandemię, mieliśmy takie okresy, gdzie w ogóle nikt nie chodził do szkoły i dowóz w tym czasie nie funkcjonował, w związku z tym my nie podnosiliśmy kosztów dowozu. I wydatki majątkowe to jest to, o czym wspomniałem, że taki no, dziwny ruch wykonujemy, bo dopiero na ostatniej sesji zabezpieczaliśmy 295 tysięcy złotych na przebudowę systemu opomiarowania wody na zdanie oczy wodomierzy. I w tej chwili można powiedzieć, że zabieramy te pieniążki. Natomiast no, gdyby się tak złożyło, że ten nasz wniosek wodno-kanalizacyjny otrzymałby z Polskiego Ładu dofinansowanie, a ponieważ tam można realizować też przedsięwzięcia, które polegają na remoncie, to myślę, że moglibyśmy wtedy spokojnie z tego to sfinansować. Bo już z progu pewnie nie za bardzo byśmy uzyskali zgodę na to, żeby wymieniać wodomierze, ponieważ no, to jest taki zabieg, który nie można nazwać inwestycją, a w progu są finansowane tylko i wyłącznie inwestycje, przynajmniej w dotychczasowym
dotychczas obowiązujących zasadach. No i szczegółowe kwoty są ujęte w załączniku. No tak jak powiedziałem, czyli my tutaj nie zwiększamy dochodów, tylko i wyłącznie po prostu zmniejszamy wydatki i przez to no, ten budżet nam się no, bilansuje, zostaje po prostu, jeżeli chodzi o bilans tego budżetu na tym samym poziomie, no, bilans jest równy zero. Zwiększamy wydatki i zmniejszamy, w jednym miejscu zwiększamy, w innym zmniejszamy. Łączna kwota budżetu po stronie dochodów i wydatków pozostaje bez zmiany. Dziękuję bardzo. Dziękuję również panu Witowi za przedstawienie zmian w budżecie. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania, proszę bardzo. Jaki tam jest odcinek? Szerokość sali gimnastycznej. Tam chyba nic nie było robione. Nic nie było. 15 metrów. Sala 15 metrów. Około 20 metrów. To znaczy tak, ja chcę powiedzieć, że szkołę podstawową akurat wczoraj pokazywałem pani dyrektor, która będzie tam pracować od 1 września. No i tak naprawdę to no, w tej chwili no nie chciałbym jakieś tam wkraczać i myślę, że no, żeby pani dyrektor tam spokojnie sobie swoją koncepcję funkcjonowania tego wszystkiego robiła, że tak powiem. Moja sugestia jest tylko do tego, że jest wakacje i żeby później po prostu nie, no jest okazja, że będzie wykonawca. A panie wójcie, ja jeszcze, no właśnie, ten sam temat, nie? Z tego co pamiętam, dotacja dla policji w Przeworsku miała być 2000 zł. Dobrze mówię? To było na bieżące. Materiały biurowe mogą być bieżące wydane. No właśnie, to widzę 8500, to znowu będziemy ich finansować, że tak powiem, zróbmy ten chodnik. To jest tak, jeżeli chodzi o tą dotację, no nie tak troszeczkę jak, no to wszyscy udzielają tego wsparcia, jeżeli chodzi o nasz powiat, no i nie chcemy, myślą, znaczy no pewnie z jednym wyjątkiem, ale nie chcemy no, tej czarnej opcji dołączać. Zmniejszyć dotację i zrobić chodnik. 980. No właśnie. Czy koledzy radni nie uznają, żebyśmy już bardzo dużo zrobili? A jest czas jeszcze i pomoc im. Nie jestem, wiecie jak ja mam na ten temat. Ale było takie pismo, była prośba i skoro finansują to też inne gminy, nie tylko my, nasza, więc jak to mi pan tu powiedzieć, nie chcielibyśmy od tego ostać. Ja nie jestem przeciwny chodnikowi żadnemu, na czym jest. Ale radni się zdecydują. Chodzi o wysokość dotacji. Możemy dać 2000, a możemy dać i 8000. Te 2000 to byśmy dali. No właśnie, ale tej nowej dotacji. Ale wie pan, jeżeli jest ustalone, że wszystkie gminy dają 8500, no to też tak trochę nieładnie, nie? Ale Trincia 8, a Radówka 8 to jest kolosalna różnica. Właśnie, czy tam przewoz, nie? Nie ma przewoz. No to więc chodzi o skalę, prawda? Gminy. Proszę bardzo, pan radny. Więc myślę, że to jest zadanie dla pana wójta na przyszłość, gdy będą mieć takie spotkania między innymi starostami, gminami, to żebyśmy właśnie takie coś upomniał, że my jesteśmy troszeczkę biedniejszą gminą, jak przykładowo gmina Trencia podaje kolega. Ale na dzień dzisiejszy czyli ten temat jest zostawił jakiś. 15 metrów by było tego? 15 metrów? 15 metrów.
Tutaj jest ten pomnik, jest poległych z II wojny światowej, nie? Od tego wejścia do szkoły do tego pomnika balansu, który jest do drogi, do stołu. To z przodu. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Tutaj pan wójt treść uchwały przedstawił całą. Myślę, że nie ma potrzeby czytania. Czy jest taka wola radnych? Radnych. No, dziękuję bardzo. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 2. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Przeprowadzenie, punkt 7. Przeprowadzenie debaty nad raportem o stanie gminy Adamówka za 2020 rok. O zabranie głosu poproszę pana wójta. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mimo że Państwo otrzymaliście ten raport o stanie gminy Adamówka za 2020 rok, to na pewne sprawy chciałbym zwrócić uwagę. Takie może dane tylko statystyczne. W roku 2020 na terenie gminy zamieszkiwało 4213 osób. I można powiedzieć, że jeżeli chodzi o mężczyzny i kobiety, to
2105 to liczba kobiet. Średnia długość życia, przepraszam, średni wiek, bo to nie jest średnia długość życia, bo teraz straszliwą rzecz bym podał. Średni wiek mieszkańców naszej gminy wynosi 41 lat. Czyli tak w porównaniu do innych? To jest taki porównywalny ze średnim wiekiem mieszkańców Podkarpacia. I całej Polski. Także tutaj nie odbiegamy od tego. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę na jedno. W 2020 roku w naszej gminie urodziło się, co prawda tyle samo osób zmarło, urodziło się 38 osób, 38 dzieci. Czyli to są takie dwie maleńkie klasy. W związku z tym, proszę? A jedna duża. A jedna duża, no ostatnio nie, to nie jedna duża, nie uda się. Nie, no to mieliśmy spotkanie z przedstawicielami, z dyrekcją szkoły, z dyrekcją zespołu szkół z Przeworska, bo to mi się nie chciało wierzyć, że takie są dane dotyczące liczby urodzin na terenie naszej gminy, ale chyba każdy zdaje sobie z tego sprawę. Takie niskie? Takie niskie, tak. I każdy chyba zdaje sobie z tego sprawę, że mając taką liczbę dzieci w roczniku, no trzech szkół się nie nauczymy, żeby po prostu próbował cuda robić. No niestety. A powiedzmy w szkole średniej, to oni by zrobili sobie jedną klasę. Taka jest też prawda. No wiadomo, że nikt nie chciałby w szkole podstawowej tworzyć takiej klasy, no ale średnie 19 uczniów w szkole to też jest no, bardzo, bardzo niedużo. W Sławnym Leżańsku w średnich liceach jest po 44 uczniów. Tak, tak. To jest moja córka chodzi, ich jest 42, synowie, było ich 44. Tak. Natomiast no, to wszystko. Wszystko chciałbym, żeby też traktować jako takie ciekawostki. Największa gęstość zaludnienia na terenie naszej gminy jest w miejscowości Adamówka. To jest 107 ponad osób na kilometr kwadratowy. Czyli jest prawie, że zbliżona do średniej gęstości zaludnienia w powiecie przeworskim. Ale już w Cieplicach jest tylko 20, w Dobczy 10, w Krasnej 42, w Majdanie Sieniawskim 36, w Pawłowej 10. A ta średnia to, tak jak powiedziałem, w gminie jest 31 osób. I prawda jest taka, że ta gęstość zaludnienia jest no, jedna z najniższych na Podkarpaciu. No, wiąże się to z tym, że mamy taką, a nie inną liczbę mieszkańców. Natomiast no, gmina jest gminą dużą, bo mamy prawie 13,5 tysiąca hektarów. Jeżeli chodzi o gospodarkę, to tutaj mimo pandemii no, wystąpiło takie ciekawe zjawisko, bo w roku 2020 zarejestrowano 21 nowych podmiotów, zaś wyrejestrowano 6 i na koniec roku jest tych podmiotów gospodarki narodowej 250, przy czym 7 to jest sektor publiczny, a w sektorze prywatnym 243 podmioty. Natomiast jeżeli chodzi o bezrobocie, to tutaj no, trzeba chyba podkreślić, że statystycznie nasza gmina wygląda no, na tle powiatu czy też województwa bardzo korzystnie, mimo że w ostatnim roku o 0,6 punktu procentowego wzrósł ten odsetek
podatkowych. Natomiast no, musimy zdawać sobie z tego sprawę, że jest jakaś tam trudna do ocenienia grupa tak naprawdę faktycznie osób bezrobotnych, które zawodowo bezrobotnych. Nie, no ale też nie rejestrują się, nie są w ewidencji. No i też jest taka prawda, że w rolnictwie ci, którzy formalnie są rolnikami, no też pewnie mają, że tak powiem, rezerwy, by podjąć pracę poza rolnictwem. Także ten wynik, no, on troszeczkę jest taki przekłamany. Jeżeli chodzi o budżet gminy, to nie chciałbym tutaj się rozwodzić, bo Państwo macie te dane w sprawozdaniu. Natomiast z tej części chciałbym tylko powiedzieć o majątku gminy. Więc na początku roku 2020 wartość księgowa wszystkich środków trwałych wynosiła 64 044 641 zł i 86 groszy. Natomiast na koniec roku zamykało się to kwotą 68 196 684 zł i 1 grosz. W roku 2020 oddaliśmy do użytku dużo obiektów, które powiększyły środki trwałe, czyli i też, żeby była jasność, nie było to w wyniku działalności inwestycyjnej tylko i wyłącznie w roku 2020. I tak, remiza Świetlica w Krasnem o wartości zwiększyła swoją wartość o 1 049 222 zł 73 grosze. Przy czym to też była inwestycja, która rozpoczęła się jeszcze w roku poprzednim. Podłoga taneczna z trybuną i miejscami postojowymi w Majdanie Siniawskim 964 420 zł 50 groszy. Przebudowy dróg gminnych o łącznej wartości 1 118 867 zł 73 grosze. Instalacje fotowoltaiczne 64 sztuki o mocy 3 kW, te, które były budowane na budynkach mieszkalnych mieszkańców naszej gminy, 635 905 zł 71 groszy. Mikroinstalacja OZE, która jest wraz z punktem ładowania na stadionie i na tej wiarcie, na tej podłodze tanecznej, to wartość 121 440 zł 47 groszy. Lekki samochód ratownictwa technicznego, który został w roku ubiegłym zakupiony z dofinansowaniem z RPO, ma wartość 189 731 zł 81 groszy. I wyposażenie do tego samochodu, czyli agregat głowy z motopompą. Jest to agregat, który szczególnie jest przydatny przy gaszeniu pożarów, które wybuchają w kominach, pali na sadzy. 40 230 zł 84 grosze. Wentylator oddymiający 11 193 zł. I zakupiony do stołówki w szkole podstawowej w Adamówce piec konwekcyjny parowy 22 526 zł 66 groszy. Łącznie te środki trwałe, które tak jak podkreślam, zostały oddane w roku 2020 to 4 153 539 zł 45 groszy. Jeżeli chodzi o infrastrukturę społeczną, to mamy tutaj
społeczną. Pani kierownik GOPS-u przedstawiała na poprzedniej sesji szczegółowe sprawozdanie. Ja chciałbym tylko zwrócić uwagę na to, że GOPS w roku ubiegłym pozyskał dofinansowanie do dwóch bardzo dużych projektów. Łączna kwota dofinansowania to prawie 4,5 miliona złotych. Poza tym, ale to było tym mówione, bardzo duże środki mieszkańcy gminy otrzymali też w formie takiej rzeczowej w postaci ponad 50 ton żywności o wartości ponad 224 tysiące złotych. Jeżeli chodzi o edukację, to prowadzone było zarówno wychowanie przedszkolne, przy czym ono było w dwóch formach. Były oddziały przedszkolne, które funkcjonowały w Szkole Podstawowej w Adamówce i w Majdanie Sieniawskim. Natomiast oddziały przedszkolne dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat były prowadzone w 5 oddziałach. W Adamówce były 3 oddziały, czyli te 2 10-godzinne, które są w samej Adamówce i jeden w Krasnym. I jeden oddział w Cieplicach i jeden oddział w Magdalenie Sieniawskim. Wychowanie przedszkolne w roku szkolnym 2019-2020 objętych było 141 uczniów, w tym 6 dzieci 6-letnich, 37. Czwórka dzieci z terenu naszej gminy uczęszczała do niepublicznego przedszkola w Sieniawie. Szkoły podstawowe w roku szkolnym 2019-2020, jak pewnie wszyscy wiemy, gmina prowadziła 3 szkoły. Szkołę podstawową im. Jana Pawła II w Adamówce, Szkołę podstawową im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Majdanie Sieniawskim i Szkołę podstawową w Cieplicach, która od nowego roku szkolnego będzie funkcjonowała jako filia szkoły w Adamówce. I do szkół podstawowych uczęszczało ogółem 315 uczniów. Także natomiast jeżeli chodzi o kadrę, to razem etatów pedagogicznych w szkołach tych naszych było 52,36, bo część nauczycieli jest zatrudniana na częściowe etaty. Większość to nauczyciele dyplomowani, bo tych było 37,22 etatu, mianowanych 5,11 etatów i nauczyciele kontraktowi to 9,1 etatu i 0,93 etatu to nauczyciele stażyści. Uczniów otrzymało na koniec roku za wysokie wyniki w nauce stypendia właśnie za te wyniki w nauce. Jeżeli chodzi o ochronę zdrowia, to też jak wszyscy wiemy, działa niepubliczny ośrodek zdrowia w Adamówce, w którym udzielono 12,226 porad lekarskich. Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo publiczne, to my to bezpieczeństwo zapewniamy w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym. Funkcjonują u nas 4 jednostki OSP, czyli w Adamówce, w Cieplicach, w Krasnym i w Majdanie, czyli jednostka w Majdanie jest włączona do krajowego systemu. Myślę, że pozostałe sprawy nie są może
przeczytać, bo jest tutaj i o odpadach, i o nawet Radzie Gminy skład Rady podany, bo ta informacja to jest tylko informacją dla panów radnych, ale dla wszystkich mieszkańców naszej gminy. Natomiast jeżeli byłyby jakieś pytania, to po prostu bardzo proszę. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie raportu o stanie naszej gminy. Otwieram dyskusję. Są pytania, no proszę bardzo. Nie widzę żadnych pytań. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Adamówka. Uchwałę tą podejmujemy po przeprowadzeniu debaty nad raportem. Przed chwilą pan wójt nam raport dogłębnie cały przedstawił, także czytam projekt uchwały. Uchwała nr 5 /30/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 listopada 2021 roku w sprawie wotum zaufania dla wójta gminy Adamówka. Na podstawie artykułu 18 ustęp 2 punkt 4 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713. Rada Gminy Adamówka uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Po przeprowadzeniu debaty nad raportem o stanie gminy za 2020 rok udziela się wotum zaufania wójtowi gminy Adamówka. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Otwieram głosowanie w sprawie projektu uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Adamówka za 2020 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy. Poproszę pana wójta o zabranie głosu. Panie przewodniczący, wysoka rada. Budżet naszej gminy za rok 2020 wynosił po stronie dochodów 25 861 856 zł. Natomiast kwota budżetu, która została określona w uchwale podjętej 28 grudnia 2019 roku w sprawie właśnie budżetu na rok 2020, zamykał się kwotą 20 929 938 zł. I w wyniku zmian uchwały budżetowej zwiększono planowane dochody budżetowe o kwotę 4 931 918 zł i 20 groszy, przy czym dochody bieżące zwiększono o 2 466 789 zł i 96 groszy. Natomiast dochody majątkowe zwiększono o 2 465 128 zł i 24 grosze. Ogółem dochody budżetowe wykonano w wysokości 25 379 271 zł i 20 groszy, co stanowi 98,13% planowanych dochodów. Skutki
obniżenia maksymalnych stawek podatków przez Radę Gminy w 2020 roku wynoszą kwotę 579 239,62 zł. Natomiast udzielone przez gminę, przez Radę Gminy zwolnienia to kwota 107 019 zł. 53 grosze. Natomiast umorzone należności podatkowe zamykają się kwotą 69 162 zł. Jeżeli chodzi o wydatki budżetowe, to te wydatki zostały zaplanowane na kwotę 26 808 076 zł i 69 groszy. Natomiast wykonane zostały w 85,45% na kwotę 22 911 942,43 zł. Należności, jeżeli chodzi o stan na dzień 31 grudnia 2020 roku, wynoszą kwotę 466 650 zł. 41 groszy i najwyższą kwotą określone są należności z tytułu zaliczki alimentacyjnej z funduszu alimentacyjnego, bo jest to kwota 380 412 zł. 90 groszy. Z obowiązania naszej gminy według stanu na koniec ubiegłego roku zamykają się kwotą 0 zł, ponieważ w roku 2020 została zakończona spłata zobowiązania z tytułu pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Adamówce. I na koniec 2020 roku zaplanowany był deficyt w wysokości 946 220 zł 8 groszy, natomiast osiągnięto nadwyżkę w wysokości 2 467 328 zł 77 groszy. I po dokonaniu rozliczeń rocznych gmina dysponowała, trzeba już powiedzieć, na chwili obecnej, na koniec roku 2020 wolnymi środkami w wysokości 3 413 548 zł 85 groszy. No i te środki zostały już prawie w całości wprowadzone do budżetu. Na obsługę długu w roku ubiegłym zaplanowaliśmy 5100 zł, wykonanie było 4971 zł i 17 groszy. Jeżeli chodzi o wydatki majątkowe, to planowane były w wysokości 5 588 256 zł i 62 grosze, natomiast wykonanie było 3 888 295 zł i 6 groszy. Zadania inwestycyjne to poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez doposażenie jednostki oraz permanentnie sprzęt i specjalny samochód ratownictwa technicznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego. Plan tutaj był 290 tysięcy, po zmianach taka sama kwota i tyle środków wydatkowano na realizację tego przedsięwzięcia, przy czym większość środków pochodziła z dotacji. I realizacja projektu pod tytułem wykonanie mikroinstalacji OZE w gospodarstwach domowych na terenie gminy Adamówka. Plan był 880 098 zł 38 groszy. Taki sam był po zmianach, natomiast po przetargu i po realizacji tego zadania wydatki zamknęły się kwotą 635 234,53 zł.
Zadanie to było rozpoczęte jeszcze w 2018 roku, a w roku ubiegłym zostało zakończone. I realizacja projektu pod tytułem Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Krasnym. Plan był 649 310 zł, po zmianach 989 310 zł, natomiast wykonano 978 561 zł i 65 groszy. Ostatnie zadanie inwestycyjne, budowa podłogi tanecznej z trybuną miejscami postojowymi i zielenią w najmniejszym miastem. Plan był 480 tysięcy, po zmianach 640 tysięcy, a wykonanie 617 772 zł i 9 groszy. To zadanie było rozpoczęte w roku 2019, a w ubiegłym roku zostało zakończone. I z zadań bieżących realizowany projekt wychowania przedszkolnym Świętego Mikołaja, też w ramach RPO. I plan według uchwały budżetowej 590 375 zł 4 grosze. Po zmianach plan zamykał się kwotą 620 449 zł i 7 groszy, natomiast wykonanie 618 208 zł i 10 groszy. I zadanie to było rozpoczęte w roku 2019 i zostało zakończone w roku 2020. I zadanie Zdalna Szkoła, wsparcie ogólnopolskiej sieci edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, też w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W uchwale budżetowej nie planowaliśmy takiego zadania. W trakcie roku łączne zmiany zamknęły się kwotą 134 999 zł 92 grosze. Takie też były wydatki. Zadanie to zrealizowano w 2020 roku, przeznaczając te środki na zakup laptopów, które były wykorzystywane przez nauczycieli i dzieci do zdalnego nauczania. Natomiast nie realizowaliśmy wieloletnich programów inwestycyjnych. No, na pewno należy zwrócić uwagę na wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i na wydatki poniesione na finansowanie tego systemu. Dochody były planowane na wysokości 519 tysięcy zł, wykonanie 376 306 zł 54 grosze. Natomiast wydatki, no takie same planowane były jak dochody, natomiast wykonanie wydatków 484 284 zł i 38 groszy, czyli wydatki były o ponad 100 tysięcy wyższe niż dochody. Na co zresztą zwróciła również uwaga Regionalna Izba Obrachunkowa, pisząc ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i podkreślają, że jest to nieprawidłowe, nie jest to niezgodne z obowiązującym w tym zakresie prawem. Natomiast, no proszę Państwa, szkoda, żeśmy się nie spotkali w dniu, kiedy były zbierane odpady wielkogabarytowe. Wtedy ja bym z każdym podyskutował, jak ubogie jest nasze społeczeństwo. Ja to mówię publicznie, może to każdy usłyszeć. I nawet nie obawiam się. W sobotę było pod kościołem zbieranie elektroodpadów. Tak. A masę lodówek w czwartek jechało telewizorów. Bo ludziom się nie chce i tam by było na szczytny cel. No bo za to by jeszcze było wybudowane jakaś studnia w Afryce. A tutaj jeszcze koszty dla każdego mieszkańca gminy były dodatkowe. I zabrano wystawić i przyjadą, bo to jest partykowanie.
Tak? Także to po prostu nie pomogło żadne nasze starania typu ogłaszanie kolejnego przetargu, żeby cena była niższa, bo niestety spora część ma to daleko w głowie. Oczywiście. Nie, w ogóle nie zwracają uwagi. A wystawiane jest no wszystko. My tu pilnujemy, żeby tam nas ktoś deklaracją składaną na lipiec nie próbował oszukać i wystawić nieruchomości niezamieszkałej, ale co prośby na takie olbrzymie ilości? My zbierali przez 3 dni. No, jeszcze nie wiemy, ile było to. Wydawało mi się, że w tamtym roku już został pobity rekord, ale tutaj no naprawdę ta sytuacja jest bardzo niepokojąca. To jest widać, że dalej trzeba będzie w drastyczny sposób podnosić ceny. Przez dziesiątki lat się z samochodu sprowadzało różne takie rzeczy, przywoziło. No, dzisiaj to niepotrzebne, trzeba wyrzucić. Tak, także no. Smutna, można powiedzieć, refleksja na rynku. Ale to dzięki nam akurat tak się stało, że będziemy dopłacać. Ale suma summarum lepiej, żeby zabrali to, żeby mieć te rozwóki w lesie. Nie, no to zresztą. Ale można je było zawieźć drogo na auto i było. Ale nie było takiej informacji. Była, ciężko ogłaszali. Na każdym się było ogłaszało. W Majdanie pod kościołem stało auto. Co, lodówki? Lodówki, telewizory, gdzie? Elektrośmieci. Elektrośmieci. I na studiu nie ma uwaga, że skarbu czy nie. Ale no właśnie, brak może do strony gminnej. Ale to była strona parafialna. To parafialna. Proces wzrostu. W ogóle jeszcze takie wiekowe zostały, takie jak nie wie. Ale już na pewno w następnym razie nie będzie. Nie, no to masz rację, jasne, że tak, ale było tego dużo. Trzeba też przyznać, że część mieszkańców wchodziła jednak pod kościół też, prawda, i lodówki, i jedzie sprzęt inny, prawda, to też jest fakt. Niemniej jednak to też były wspomniane. U nas to tego nie zauważyłem. Serdecznie dziękuję panu wójtowi za złożenie sprawozdania finansowego za rok 2020. Otwieram dyskusję. Jeżeli są jakieś pytania co do sprawozdania, proszę bardzo. Głosujemy. Ja bym chciał jeszcze tylko przypomnieć, powiedzieć, że sprawozdanie nie tylko jest przedkładane Wysokiej Radzie, ale również do Regionalnej Izby Obrachunkowej i Regionalna Izba Obrachunkowa postanowiła pozytywnie zaopiniować to sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok. Tak jak powiedziałem, to jest zwrócona tutaj uwaga na to, że właśnie te wydatki na gospodarkę odpadami są no, dużo wyższe niż. Ale tylko uwaga bez konsekwencji. Konsekwencje będą przy kontroli. Bo kolegium nie rozstrzyga tutaj sprawy skutków właśnie takiej nieprawidłowości. Będą to konsekwencje dla wójta, nie dla rady. Żeby było jasne. Czy jeszcze jakieś pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała.
Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Adamówka za rok 2020 oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Głosujemy. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się 1. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Adamówka. Punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy za 2020 rok. Poproszę pana przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie wniosku komisji. Rada Gminy Adamówka. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamówka w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Adamówka w związku z wykonaniem budżetu gminy za 2020 rok. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dzień ustaw 2020 roku, pozycja 713. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Adamówka po pozytywnym zaopiniowaniu wykonania budżetu gminy Adamówka za rok 2020 wnioskuje udzielić absolutorium wójtowi gminy Adamówka za rok 2020. Członkowie komisji Ciurko, Smyk, Popiak, Książek. Jeszcze chciałem uzupełnić, że Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie uchwałą numer 12/48/2021 z dnia 1 lipca 2021 składu uzupełniającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamówce o udzielenie absolutorium wójtowi gminy za 2020 rok postanawia pozytywnie zaopiniować przedłożony wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Adamówce za 2020 rok. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu za przedstawienie wniosku, czy tam projekt uchwały. Uchwała numer 5/32/2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla wójta gminy Adamówka za rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 713 oraz artykuł 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, dziennik ustaw z 2009 roku, numer 157, pozycja 1240 z późniejszymi zmianami. Rada Gminy Adamówka uchwala, co następuje. Paragraf 1. Po zapoznaniu się z następującymi dokumentami. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Adamówka za 2020 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu wynika z wykonania budżetu za rok 2020, informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Adamówka, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamówka, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Adamówka udziela się absolutorium dla wójta Gminy Adamówka za 2020 rok. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 11 radnych, głosów przeciwnych 1, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta większą liczbą głosów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia
i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy Adamówka. Dziękuję serdecznie panu radnym za udzielenie absolutorium panu wójtowi, a panu wójtowi gratuluję serdecznie i życzę owocnej tutaj pracy i współpracy z Radą Gminy, z pracownikami naszej gminy, jak również z mieszkańcami. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim ja bardzo serdecznie dziękuję za udzielone absolutorium i mam nadzieję, że to, co pan przewodniczący mi przed chwilą życzył, spełni się i będziemy współpracować jak najlepiej. Dziękuję. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Społecznych w Adamówce do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Adamówka. O przedstawienie projektu uchwały poproszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Te przepisy prawne, które pan przewodniczący, które są w podstawie podjęcia tego upoważnienia udzielonego tą uchwałą, mówią o tym, że Rada Gminy może upoważnić w tym przypadku dyrektora Centrum Usług Społecznych do prowadzenia postępowań w sprawie oświadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Adamówka. I takie upoważnienie Rada Gminy udzielała już wcześniej, jeszcze w roku 2018, wówczas dla kierownika GOPS-u, kiedy zmienił się kierownik GOPS-u. Wcześniejszy kierownik też takie upoważnienie miał, bo no, te sprawy socjalne najlepiej, żeby były prowadzone przez jednostkę organizacyjną gminy, która zajmuje się pomocą społeczną. No, w tym przypadku u nas od 1 września zajmuje się tym Centrum Usług Społecznych i dlatego też jest propozycja, aby panią dyrektor Centrum Usług Społecznych do prowadzenia tych postępowań upoważnić. Wykonanie uchwały powierzone byłoby wójtowi gminy Adamówka i ta uchwała, która wcześniej upoważniała kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, straciłaby moc, a nowa uchwała weszłaby w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od 1 września 2021 roku. Dziękuję. Dziękuję panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Otwieram dyskusję. Są jakieś pytania? Nie widzę żadnych pytań. Uchwała numer 5/33/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie upoważnienia dyrektora Centrum Usług Społecznych w Adamówce do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Adamówka. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych, głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2021 roku. Punkt 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Adamówka na rok szkolny 2021-2022. O przedstawienie projektu uchwały proszę pana wójta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Otóż
prawie oświatowym zostały uregulowane zasady zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkół podstawowych, również do przedszkoli, w sytuacjach, kiedy rodzice dołożą własnym środkiem transportu. Wcześniej było to nieuregulowane, gminy stosowały najróżniejsze rozwiązania. W tej chwili gmina jest zobowiązana do zwrotu kosztów paliwa. I jest też uregulowane to w sposób następujący, że Rada Gminy ustala na początku roku szkolnego tą cenę i ona jest ceną obowiązującą w ciągu całego roku szkolnego. I w paragrafie pierwszym określamy tą średnią cenę jednostki paliwa. Dla jednego litra benzyny bezołowiowej w wysokości 5,39 zł, dla jednego litra oleju napędowego w takiej samej wysokości 5,39 i jednego litra gazu propan-butan, czyli tego LPG, 2,25 zł. I wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Adamówka i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan. Chciałem zapytać, czy ta dopłata też dotyczy tych rodziców, których jedzie autobus z 7:30, a za 5:08 rząd rodziców dowodzi swoje dzieci prywatnie pod szkołę. No bo tak głównie w Bajdanie coś się takiego dzieje, że nie chce się chyba dzieciom stawać i jedzie autobus dwójko, ewentualnie piątko dzieci, a później za 5:08 jest 20 aut na szkołę i jest. To znaczy to jest tak, proszę pamiętać, że to nie jest tak, że ktoś dowiezie swoje dziecko do szkoły i później przychodzi po bo to jest, proszę Państwa, realizowane na podstawie umowy. Umowa określa, jakie są warunki. Szkoła potwierdza obecność dziecka, ile razy było dowiezione. No a tutaj to może zrezygnujemy w ogóle z tego dowozu. Zasadniczo ile razy w czasie pandemii pan Roman swoim autem bił szkoło dzieci, bo nie opłacało się autobusu dać. A za nim jechał rząd, bo to wyjeździło chyba trzy klasy. Z PKS-em w okresie pandemii. Więc przede wszystkim, no, może pan dyrektor nie będzie tego słyszał, ale my dbaliśmy o interes gminy. I teraz, też żebyście wiedzieli, więc jeżeli była sytuacja taka, że PKS na przykład do 5, mówię tak przykładowo, do 5 dnia miesiąca woził, w związku z tym, bo my musieliśmy wykupić, a wykupujemy bilety miesięczne, w związku z tym zapłaciliśmy za cały miesiąc, żeby było jasne. Czy jeżeli była sytuacja jakaś tam odwrotna, że załóżmy 25 dnia miesiąca uruchamiano też nauczanie, no to też trochę rozumiejąc sytuację przewoźnika. Wykupywaliśmy te bilety, chociaż może ktoś by mógł powiedzieć, że taniej by było dowieźć nawet prywatnymi samochodami, ale to ja uważam, że w takich trudnym czasie, jaki był, pewnie dla wszystkich. Jeden drugiego trochę powinien wspomagać. Powinien trochę rozumieć, nie? Wspomagać nawet. Nawet w pewnym sensie, to co pan powiedział, nawet można to traktować w sensie wspomagania, ale żeby do tego była jakaś podstawa. Na pewno nie godziliśmy się na to, co było żądane, że no, mamy podpisaną umowę, to płacicie.
To byśmy mówili krótko, ale w umowie pisze, że jeżeli wy nie jeździcie przez dzień, to płacicie karę, to wy będziecie płacić karę, a nie wy wam za dowóz, bo nie było. Ale to tak, no już na marginesie. Natomiast, jeżeli była sytuacja taka, że były dowożone dzieci, na przykład było nauczanie tylko w nauczaniu początkowym, to my wykupywaliśmy bilety miesięczne tylko dla dzieci z nauczania początkowego. Ale też była sytuacja taka, że tylko przedszkole się liczyło. I tak naprawdę my do przedszkola nie zapewnialiśmy dowozu, ale była sytuacja taka, że była jakieś dwie rodziny, które absolutnie nie mogły dowieźć. I tutaj też PKS poszedł na takie korzystne rozwiązanie, że my zapłaciliśmy powiedzmy za 4 bilety, a oni też, no, nie opłacałoby im się gnać autobusu, to dawali panu Romkowi, nie wiem, czy on swoim samochodem, czy oni nie dali jakiś samochód, i on dowoził samochodem osobowym. Ale nie było sytuacji takiej, żeby rodzice musieli dowozić. No chyba, że... Być może, że chcieli. No być może, że była taka sytuacja. W każdym razie, że było jakieś takie podejście w miarę rozsądne naszych przewoźników i no i dzięki temu też my trochę zaoszczędziliśmy, a oni przez nas, no, nie są pewnie w trudnej sytuacji, chociaż akurat nie jest tam wesoło z tymi przewozami. Także po takie wyjaśnienie. My płacimy tylko wtedy, gdy jest podpisana z nami umowa. Rodzice. Odnośnie tych kwot, panie Jarosławie, to są zasadniczo w tej chwili kwoty idealne. Ja sądzę, że nie biorę w ogóle. Poczekaj, 5,39 kosztuje. Dzisiaj 49. No to no to co? A na 7. Chyba kasę by kosztowało 5,30. No nie wiem, ale to ja bym powiedział, żeby jeszcze 10% może nie. Żadne wypadku. Żeby nie było po prostu później. Żadne wypadku. To znaczy tak, pani Kornak zrobiła to w taki sposób, że ma zrobione zdjęcia z naszych stacji. Wtedy, gdyby projekt uchwały przygotowany, taki był co? Wiem, ta sama sytuacja była w ubiegłym roku, nie, ale po prostu ja sądzę, że ceny idą cały czas w górę, że pan Wójt nie miał problemów, to gdybyśmy dodali 10 groszy, czy 20. Tak, średnia cena i to było monitorowane, także tutaj na pewno to jest takie formalne podjęcie przez Radę uchwały, ale my musimy mieć na to, że tak powiem, no tu jest dokumentacja po prostu zdjęciowa, bo to najlepiej teraz zrobić. Dobra, to jest głos tylko w dyskusji. Proszę bardzo. Ale to ma pytanie panu Wójtowi. A dużo mamy takich rodziców, którzy podpisują tę umowę? No kilka mamy, bo są dowozy też, są nawet dowozy do Krakowa. Chciałem zapytać. Tak. Jest jeden przykład. Dowożą do Leżańska, dowożą, proszę, do Jarosławia akurat do przedszkola. A to są dzieci specjalne troski? Tak, ale też mamy przypadki, że są dowożone dzieci na terenie naszej gminy. Bo załóżmy, nam się nie opłaca robić dowozu autobusem z Szczepni. No to te przypadki, bo nie. Kiedyś z Bieli tak było. No to kiedyś. No to nie jest zależne. Są jeszcze pytania? Nie widzę więcej pytań. Uchwała numer 5/34/2021 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Adamówka na rok szkolny 2021-2022. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych.
Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Proszę Pana Wójta o przedstawienie projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej strażak ochotnik biorący udział w akcji ratowniczej lub w szkoleniu może otrzymać, powinien otrzymać ekwiwalent w maksymalnej wysokości 1/175 średniego wynagrodzenia ogłaszanego w Monitorze Polskim. Przy czym wysokość tego ekwiwalentu ustala Rada Gminy, no, mając na uwadze, że nie może tej kwoty przekraczać. I Rada Gminy Adamówka określiła taki ekwiwalent, ale jeszcze w roku 2008. Wiadomo, że od tamtego czasu zmieniło się to wynagrodzenie. No i co najistotniejsze, to Rady Gminy, powiedzmy z powiatu przeworskiego, podejmowały też w tym zakresie uchwały. Jest to określane w różny sposób. Jako procent od tego wynagrodzenia, ale też no, w naszej dotychczasowej uchwale było to określone kwotowo, żeby nie było tych groszówek. Rady gminy różne stosują te stawki. Pani Ela, która zajmuje się strażami, no, sprawdzała, one są, tak jak powiedziałem, różne. Są gminy, to znaczy no, chyba jedna jest taka, która ustaliła procentowo. No, ja rozmawiałem z panem komendantem i nawet też myśleli o tym procentowym, tylko to też ma niedogodność taką, że tam wychodzą no, groszówki, a nie da się określić, że to jakoś tam zaokrąglać. Nie wiem, dlatego oczywiście to jest pod dyskusję, to nie jest jako coś, no, że tak powiem, wiążącego. No też muszę zaproponować na początek. Więc propozycja jest taka, żeby ten ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym dla jednego członka OSP był w wysokości 22 zł za każdą godzinę działania ratowniczego. W tej chwili on wynosił 14 zł. No w Kanczudze jest takie same, w Radomiu jest mniejsze. Myślę, że takie no, wyważone. Przynajmniej większe, troszeczkę większe. To jest. Natomiast jeżeli chodzi o wysokość ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym dla jednego członka SP w wysokości 7 zł, do tej pory było 4 zł. Za każdą godzinę tego szkolenia pożarniczego. No i straciłaby moc ta uchwała, która była podjęta. No też jest liczona, jest to szkolenie 2. 7x24. Kto by chciał jechać na takie szkolenie za 7 zł? Chyba z przymusu. No ale nie masz uprawnień. Nie ci dojście zapłacą. Jak nie będziesz miał tak. No nie, 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 No tak. No, w każdym razie takie są propozycje i generalnie powiedzmy tak jak tutaj już powiem jako pan radny, ale komendant jednocześnie, to załóżmy u nas to 22 będzie mniej jak w sąsiedniej gminie, ale 7 będzie więcej. Nie, to. Dziękuję.
Dziękuję. Jak jest dobrze, to bardzo dobrze. Dziękuję serdecznie panu wójtowi za przedstawienie projektu uchwały. Ja chciałem zapytać, jak panowie wiedzą, jaka jest stawka tej sąsiedniej gminie? 23. Jest tam 70. Ale to jest ta 1,75 nie może przekraczać 29 zł, jak to już tam puścili. Stawka uważam jako przedsiębiorstwo, na razie to jest dobra. Otwieram dyskusję, jeżeli są jakieś tutaj pytania co do projektu lub inne propozycje, to proszę bardzo. Ja bym zakończył dyskusję, bo dokumentem potwierdził, że stawka jest dobra. Nie ma co czuć. Nie ma co czuć, co nie da. Czytam projekt uchwały numer 5, łamane przez 35, łamane przez 2011 Rady Gminy Adamówka z dnia 28 lipca 2021 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Otwieram głosowanie nad projektem uchwały. Zamykam głosowanie. Za projektem uchwały głosowało 12 radnych. Głosów przeciwnych 0, wstrzymujących się też 0. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo, jeżeli ktoś z Państwa ma jakąś sprawę, proszę bardzo, jako pierwszy pan wójt. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, ja chciałbym jednak usłyszeć akceptację dla tych trzech wniosków, które będziemy teraz składać. Nie w formie uchwały, no ale, no, jeżeli tylko otrzymamy dofinansowanie, no to później potrzebne będą środki własne też do tego i no nie chciałbym, żebyśmy wtedy jakoś tam walczyli, ale to nie będą, tak jak mówiłem, duże środki własne, ale jednak no, Rada będzie musiała o tym zadecydować. Trzeba było te dożynki zrobić i wtedy może akurat. Ja myślę panowie, że co się zrobi na terenie gminy, to zostaje. I trzeba robić, jeżeli jest możliwość dostać finansowania, to trzeba to robić i tyle. Szczególnie, że tak naprawdę każdy wniosek jest dla wszystkich, bo chyba zdajecie sobie z tego sprawę, że żadnej gminy nie stać na to, żeby w każdej miejscowości był dom kultury. Bo jeżeli chcemy, żeby to był dom kultury, brzydko to określę, z prawdziwego zdarzenia. Żeby coś nazwać domem kultury, a nic się tam nie działo, to przecież ma nie ma sensu. Natomiast no naprawdę ten obiekt, gdyby udało się wybudować, na pewno każdy mieszkaniec gminy byłby z niego zadowolony i dumny. Natomiast fotowoltaika, to wiadomo, że to jest tak naprawdę dla wszystkich mieszkańców, bo dzięki temu będziemy mieć mniejsze koszty, czy to funkcjonowania szkoły, czy jakiejś świetlicy, czy nawet oświetlenia ulicznego, które wtedy będzie mogło świecić przez całą noc. I w całej gminie, bo będzie można i rozbudowywać bez problemu. No a wiadomo, że ta inwestycja też wodno-kanalizacyjna też rozwiązałaby problemy wszystkich. Czyli mogę przyjąć, że jest akceptowana. Teraz jest jeszcze jedno, może panowie się śpieszycie, ale jest jeszcze jedna sprawa, bo w ramach tego programu rozwoju obszarów wiejskich będą też zwiększone środki na drogi. Według tych zasad, tutaj jeszcze nie są znane jak gdyby wielkości tego zwiększenia. Do tej pory gmina mogła dostać dofinansowanie w wysokości 3 milionów, ale jest to jedyne działanie, w którym gmina, nie tylko gmina, no to tak by trzeba było, nie tylko gmina może składać wniosek, ale również powiat. I
ja no nie chciałbym sam, chociaż już panom starostą na koncercie mówiłem, że będziemy z czymś takim występować, ale nie chciałbym, żeby to był tylko, że tak powiem, pomysł mój, ale żeby był akceptowany przez Radę Gminy. Chciałbym, żebyśmy wystąpili do powiatu przewodzkiego, aby złożył wniosek, w którym możemy deklarować 50% udział w środkach własnych na właśnie przebudowę, czy tam jak mogą nazwać dowolnie, czy budowę, ale najłatwiej jest nazwać przebudową, bo wtedy nie trzeba, trzeba dowolną, można wtedy taką dowolną technologię zastosować i łatwiej jest to wszystko zrealizować. Przebudowę drogi od Nowin do Pawłowej przez właśnie tutaj Pawłową, koło Nadleśnictwa i do Cewkowa. I wreszcie ta droga mogłaby zostać zrealizowana. Tam dofinansowanie jest maksymalna kwota 3 miliony. Była do tej pory. Gdyby została, no powiedzmy, w takiej samej wysokości zwiększona, o taką samą wysokość, przy czym proszę zobaczyć, że w tej wodno-kanalizacji jest zwiększona o 150%, bo było 2 miliony, jest teraz 5. Gdyby tutaj tylko taka sama kwota była, to powiat przeworski będzie miał do dyspozycji 4 miliony, dlatego że miliona nie wykorzystał, przez to, że naszej propozycji nie słuchali, bo myśmy proponowali, żeby w ogóle całe środki wykorzystywać u nas, a one poszły na jedną z gmin, na terenie której nie uzyskali decyzji środowiskowej. Ale ze względu na to, że tutaj jednak no, trochę procedura trwa, to decyzje muszą zapaść szybko, żeby robić dokumentację. Uproszczoną dokumentację. Tu nie trzeba takiej dokumentacji, jak jest zrobiona na drogę w Cieplicach tam za 160 tysięcy. Tylko tutaj jest uproszczona dokumentacja, tu nie trzeba po prostu, można to robić właśnie tak jak powiedziałem, jako przebudowa drogi i tylko wtedy na zgłoszenie. Odcinek ponad 5 km chyba, nie? Tak, ale teraz, gdyby tylko 3 miliony dofinansowania, to jest, a dofinansowanie jest 63,63%. Czyli to by było, można realizować zadanie o wartości 4 miliony 700. Można tam sobie... Czyli tak plus minus blisko milion złotych na kilometr. Blisko, tak, na kilometr drogi. To znaczy, no nawet gdyby się okazało, że jest coś mniej zrealizowane, czy coś ja trzeba dołożyć. Wtedy by się Lasy Państwowe też dołożyły. A do tej drogi by się Lasy Państwowe dołożyły. No tam by się dołożyły. Jakby zostało pieniędzy, to by zrobił drugi pas. Ja myślę, że tutaj przede wszystkim dołożyła by się też gmina stawić. Bo ona jest zainteresowana. To już jak, ale gwarantowane, że na pewno by... Ale tutaj, no pan Leśniczy mówił, pamiętam drogą tą, którą teraz jest zrealizowana, nie są zainteresowani, ale do Cewkowa są zainteresowani. Także, a tak samo gmina Stawidzików też jest zainteresowana. Też by dołożyła. Też by dołożyła. Też by dołożyła. Także... W sumie, że oni mają też tej drogi ze 300 metrów. A, może 300, może nie 300. No, ale tak, to prawie... Ale kawałek jest. Ale kawałek jest. A jednocześnie jakby to był taki wniosek wspólny, być może, że i powiat byłby tam zainteresowany, bo tam powiedzmy te 300 metrów, o których pan mówi, to chodzi o, też o drogę powiatową, nie o drogę gminną. Także... Dla nich to by było okrela świat, bo my byśmy się cofali na tą drogę, ale oni do zachodu byli, ale to chyba trzeba do okolicy dużo ludzi jeździć. Ale to już może... Czyli co, składamy taki wniosek? Składamy taki wniosek od Rady Gminy. Z panem przewodniczącym podpiszemy. I jest jeszcze, oczywiście, mówimy tutaj o drodze powiatowej, ale no my też możemy złożyć wniosek. I tutaj jest największy dylemat, bo wniosek można składać jeden. Tak przynajmniej pisze w tych dokumentach, które aktualnie obowiązują. Bo wcześniej można było składać trzy wnioski, ale teraz
po zmianach dotyczących właśnie dofinansowania sprawu dróg, to beneficjent może składać jeden wniosek. Ja uważam, że powinni, jeżeli składać jeden wniosek, to no duży. Nie można składać, nie można napisać wniosku, który by jakieś rozrzucone drogi obejmował, tylko to musi być jeden ciąg drogowy. A do tego co powiedział wcześniej, cały ciąg zrobić od głównej drogi przez usówkę Nowiny, Pawłowa, Rozrywkowa. Tylko, że cała droga. Ja wiem, tylko że wie pan, wtedy to finansowanie już będzie takie no, niewielkie. Ale tą drogę też trzeba poprawić, głównej drogi. Trzeba poprawić, oczywiście. Oczywiście, tylko że tutaj chodzi o to, żeby po prostu ten procent dofinansowania był jak największy. Bo prawda jest taka, że na tej drodze, to najprawdopodobniej, o której pan mówi, na tym odcinku, no to przede wszystkim trzeba było też myśleć o chodnikach. Natomiast... A to trudno. Ale powiedzmy sobie szczerze, jeżeli chcemy składać wniosek do tego Funduszu Dróg Samorządowych, to tam nie ma szans bez chodnika, żeby uzyskał dofinansowanie. Natomiast w PROW-ie nie ma możliwości finansowania. Przynajmniej do tej pory było chodnika. Czyli ta droga, o której mówimy, jest idealna, bo tam chodnika nikomu nie potrzeba przez chodnika. Ale no, ale w sensie, to jest, chyba chodnik byłby nad drogą. Nie, to przy krytych robach to da się zmusić. Tutaj jest bardzo kosztowne. No i, ale wracamy do już, jeżeli chodzi o drogę powiatową, to mamy wybraną. Natomiast chodzi o drogę gminną. Żeby była długa, jakiś długi ciąg i w związku z tym myśleć. Ja mam propozycję, ale się boję mówić. Nie pan mówi. Bo długa i kredka mi się. Z Krasnego do Pawłowej. Do Pawłowej też jest. Ja myślałem, że to jest dobra. Z Krasnego do Majdanu i koło Kościoła. Też jest jeszcze do Pawłowej. Ale tylko, że tam jest dobra droga. Tam jest dobra droga. Nie, tam byłoby bez sensu, bo ona jest naprawdę zrobiona bardzo dobrze. Natomiast droga z Krasnego przez tam Capłaty do Pawłowej, ona nie jest zła, ale jakby ją poprawił, to byłoby na długie lata. Zresztą szczególnie na ostatnim odcinku można ją poszerzyć, bo tam jest 3-metrowa, jest miejsce na to, żeby poszerzyć. I to by doszło do tej drogi powiatowej. Bo innej drogi... Dobra droga, do Nowin, do Leśnicówki, już połowę, no to ten kawałek, jak też by pasowało, tak? Nie, przez Pawłowę, od Kościoła w Krasnym do Pawłowej. A, tak. Obok wodociągu. Studni. No bo... Ona się sypie. One są wszystkie tak samo jak główna przez Osówkę, ona jest fajna jeszcze. Ale za rok, dwa, zanim te projekty by doszły, to ona będzie już się rozkładała. Nie tak, bo tam się już to wszystko i tak to powiadanie słabo. Tam idą takie ciężary, że ona i tak jest. I mówiąc, pamięta, że ona wytrzymuje. Bo tutaj no naprawdę taką drogę trzeba wybrać. Ja myślałem w pierwszej chwili o drodze na tym nowym osiedlu domu jednorodzinnym. Co sprzedajemy te działki? Ale to jest droga, która ma 330 metrów. Zrobić na nią pełną dokumentację, bo dokumentacja tak naprawdę taka pełna nie zależy od tego, czy to jest 300 czy 3 km. No owszem, jest on drożej, ale wiadomo, uzgodnienia to wszystko jest no podobne koszty tworzy. I w związku z tym no składać wniosek, że można tam dostać dofinansowanie, które niewiele przekracza dokumentację, to jest bez sensu. Natomiast tutaj byłby po prostu no, poważny efekt. Także... I o drodze, o której już by zapomniał, nie? I o drodze, tak. Wiadomo,
Wiadomo, że o drodze zapomnieć całkowicie nie można, natomiast na dłuższy czas można zapomnieć, bo w sumie ta droga no też była już dawno. Powiedzmy droga w Cieplica, która już nie tylko tam chodzi o chodniki, ale i o nawierzchnię, no ma już ponad 20 lat. 20 lat była nietknięta przy potężnym obciążeniu. Żeby się nie okazało, że szybciej tamte będą zrobione jak ta w Cieplicach. No to już trwa kilka lat i tylko tak widzę, że ten wniosek jest cały czas przesuwany. Porządną drogę trzeba porządnie zaplanować, a to porządnie długo trwa się. To takie chodnik w Majdanie. No to dłużej będzie. To co, na następnej sesji planujemy środki na jakieś, tu myślę, że dużo by nas nie kosztowała dokumentacja, bo tak jak mówię, to dokumentacja taka bardzo uproszczona, ale iść w tym kierunku. No bo myślę, że zawsze na terenie naszej gminy było takie myślenie odpowiedzialne o wszystkim, a nie o tym, ja mówię, nieważne, że dzisiaj tak się złożyło, że nie ma radnego. Nawet obu zainteresowani. Będą zszokowani, co to się dzieje na tej sesji, no ale zawsze patrzyliśmy właśnie w taki sposób odpowiedzialny, co jest w interesie gminy, a nie... I za to wielkie dzięki, bo powiem, że takiej sytuacji chyba w żadnej radzie nie. Jest problem, gdzie zrobił po wszystko drogowe. Nie chodzi o to, bo trzeba robić, tylko że dobrze, że podchodzicie, bo jeżeli jest taka możliwość złożenia takiego wniosku, to ja mówię, tutaj dokumentacja nie będzie, kto wie, ile kosztowała i po prostu złożymy taki wniosek i jeżeli otrzymamy dofinansowanie, no to tylko się wszyscy będziemy cieszyć, bo kiedyś do tej drogi mimo wszystko trzeba będzie. A tak byłby święty sens. Już te drogi były tak pozamykane elegancko, wtedy można było zrobić trasę rowerową w koło gminy. Chcę powiedzieć, że 22, mimo że tras rowerowych nie ma, będzie na terenie gminy rajd rowerowy. Także wszystkich zapraszam. Już początek jest, proszę już tam rowery wyciągać. A jaka impreza kulturalna na wakacjach? Skoro dużynek nie była impreza. No piękna była. To było za mało. Za mała dawka kultury, czy... Wszystko było fajne. No, ja mówię chyba mówimy o koncercie. Tylko zapraszam jeszcze takiego dodatku wieczorowego. Ludzie się tego domagali, wręcz się domagali. Ja bym do wody. Z tego wieczorowego to jak co, bo później przyjdzie nocny jeszcze. Jak się przydłuży, no to co zrobić? Ludzie się nie broni. Ja jutro sprawdzę, ilu mieszkańców naszej gminy skorzysta z mobilnego punktu szczepień. A kiedy to będzie? Na targu w Sieniawie. Na targu będzie dużo mieszkańców. Panie wójcie, ja mówiłem, zgłosiłem się na początku czerwca. Przyjęcie w bramie. Dostałem SMS-a na 5 sierpnia, po 8 tygodni. Teraz musicie wiedzieć, że jest problem faktycznie ze szczepieniami, bo nie ma chętnych. Teraz jak się okazuje, że się pan zgłasza sam. Zgłosiłem się w czerwcu. Dopiero dostałem teraz SMS-a na 5 sierpnia. No, to może nie. No i to w Adamówce, nie żeby. No. Podobne bym na urodę. No to nie, od ręki szczepią i będą mieć też tą szczepionkę Johnson & Johnson. Czyli tą jedną dawką. No chyba, że przyjedzie. Dobra. Skończyliśmy temat? Skończyliśmy. Czyli dobra, ale ja mam dwie sprawy. Panie wójcie, może jakiś mały wniosek napisać na naszą świetlicę na dobrą porę, żeby ją troszkę zmodernizować i coś tam zrobić. To znaczy tak, parę godzin przeprowadziłem, ale to nie jest dyskusja. No i słusznie to jak zauważył, proszę to zostawić na następne posiedzenie. Ale nie, po prostu zobaczyć, czy istnieje jakaś możliwość w tym kierunku. To jest jedna sprawa. A druga sprawa,
Czy jest jakaś odpowiedź na tą petycję do Urzędu Marszałkowskiego i jak to wygląda? No okazuje się, pan sekretarz sprawdzał, spodziewał się, że będziecie się pytać o to. Dostaliśmy odpowiedź, którą w żaden sposób nie mogliśmy do petycji przyporządkować, a się okazało, że to jest odpowiedź na petycję. Generalnie w swojej odpowiedzi. Ja po prostu na następnej sesji przeczytam dokładnie. Nie dość, że jest to z błędami takimi merytorycznymi, że droga na odcinku od granicy państwa. Tego typu pisze o tym, że rozumiejąc to mogą być przeznaczone środki na remont, no na terenie naszej gminy remontu nie trzeba. I że wspólnie z burmistrzem Sieniawy to powinniśmy tutaj pomyśleć o tym, o współfinansowaniu remontu. No bo rzeczywiście no, przy remontach jest potrzebny 10% udział, ale my tak naprawdę no, za wyjątkiem, powiedzmy sobie szczerze, no, za wyjątkiem od początku Adamówki tam do tej górki w kierunku Cieplic, no to bo tutaj no, pewnie jakby tam nakładka była zrobiona, to by się nic nie stało. Ale nie ma, a na pozostanie nie ma w ogóle potrzeby remontu. Jest potrzeba przebudowy. No a jeżeli chodzi o przebudowę, to zarząd, jak tam jest, szuka źródeł finansowania. Szuka źródeł finansowania. Już jest dobrze. Ale nie. To znaczy, nie zostawmy tego tak, powiedzmy, piszmy do ministerstwa. No, możemy pisać wszędzie, natomiast jeżeli to nie będzie... Wie pan co? Kupić. Pismo można wysłać, prawda? Temu Adamczykowi dobrze zobaczę, myślę, że mogłoby to przejść. Czy jeszcze jakieś inne sprawy są? Ja mam tylko szybko. Proszę bardzo. Panie Wójcie, jest takie duże zainteresowanie teraz działkami przez te firmy fotowoltaiczne. Dziękuję. I jakie korzyści będzie miała gmina z takich farm fotowoltaicznych? No z takiej farmy fotowoltaicznej gmina będzie miała na tego nieruchomość. A mieszkańcy też muszą tutaj, żeby nie podpisali czegoś pochopnie, dlatego że to dlatego nieruchomości płaci właściciel nieruchomości. Nie, bo już niektórzy mieszkańcy w Cieplicach podpisali umowę, tak? Wiem, że jest bardzo duże zainteresowanie. Niektóre firmy chcą wydzierżawić po 30-40 hektarów. Praktycznie całą tą górkę chcą tutaj zbudować, łącznie z drugą stroną drogi głównej. No i dlatego byłem zainteresowany, bo też się mnie pytają. Czyli podatek od nieruchomości płaci właściciel. Ale podatek również może wzrosnąć. Ale oni gwarantują, że te podatki wszystkie biorą na siebie, tylko to trzeba będzie jakoś pewnie notarialnie przepisać, nie? No wiem, ale to ja miałem taką żarcie z taką firmą, że to będzie żarcie, że hektar, to nie płacą, oni ci płacą, tylko płacą ci na modelki. Nie, to nie jest tutaj na cały hektar, na całe działki. Ja wiem taką firmę. Bo jeżeli podatek, to tak jest, nie macie wydanie przeszkód. I teraz, jeżeli nawet zachcą zapłacić, to nie będzie to przyjęte. Bo trzeba sobie na to zesnąć. Ja przynajmniej nie uważam, że to jest wyrażenie szpecem, to jest podatek. Ale nie da nam nie teraz. Czyli to, że nie płacie, nie może to macie wyrażenie. I będzie to zobaczyć. Thank you.
Proszę Państwa, czy jeszcze jakieś inne sprawy? Ktoś chciałby poruszyć? A ja chciałem zapytać. Proszę. A jakby tak zrobił zabawę i sprowadził ten mobilny punkt szczepień. Ludzie by się wtedy chętnie szczepili. Czy takie zabawie? Nie, nie. Ale to nie jest tego, że się zaszczepił. Tylko certyfikat nie wiem. Ale dobrze, ale no co, przychodzą na tą zabawę, żeby co? Takie szczepienie może dostać. Ale to jak sobie czyjdą przyniosą, to to jest sprawa. Ale jak się zaszczepić? Jak się zaszczepić? Nie, bo to macie bez alkoholu. A się nie ma nie szczepić? Jeszcze nie. Nie, to że czarny przedmiot. Ci się nie nic nie pije, jak to przedmiot, no i to nie bało. Nie, to ja jest to, ale jakoś taką wakacje sobie pół metra. No może by jakieś jedno zrobić spokojnie, nie wiem jak to wymyślić. W niedzielę było w Dzikowie i bardzo fajnie się to udało, podobno. Tutaj był kuchar wójta, tak rozeszło się wszystko po kościach. Ludzie chcieli, oprócz tego, no fajne wydarzenie było sportowe, później no, jeszcze by chcieli rozprostować kości pozostali kibice, a tutaj nie było. Odnośnie jak można tego wydarzenia sportowego, jak panowie mówicie, to nie ukrywam, że do tego wydarzenia sportowego chciałem coś więcej, nie tylko sama piłka na boisku. To udało nam się, to nie było problemu dla dzieci, żeby tam wynająć jakieś zjeżdżalnie. To dzieciaki się cieszyły, bo to było już też o godziny 13. Nie ukrywam też, że myśleliśmy tu o cateringu, prawda? Dzwoniłem do pana, który obsługiwał wcześniej nawet rynki Majniany Sieniarskim. Mówił, no co, pyta pan co chcecie? Ja mówię, no chcielibyśmy tam, prawda, jakieś napoje, może jakieś posiłki i tak dalej, nie? Mówi, powiem panu szczerze, mówi, że my teraz w okresie pandemii nigdzie nie jeździmy, żadnych zleceń nie przyjmujemy ze względu na to, że musielibyśmy mieć masę my zezwoleń, jak również my. Także tutaj niestety nie mogliśmy tym dzieciom oprócz, prawda, tej atrakcji zjeżdżania plus mecze rozgrywanych zapewnić nic więcej. Powiem szczerze, nie wiem jak było, być może jakaś inna firma może by się zgodziła. Ja natomiast dzwoniłem do tej firmy, która nam obsługiwała do Rzeniki. No jechałem z Bieszcza w niedzielę, to gdzieś tam chyba w Jarosławniku, no to był Sławomir. Czyli, że tak powiem, jest to do przeskoczenia chyba, nie? Ale no właśnie, nie wiadomo, czy zbyt duże stawienie trzeba do tego. Ja bym mówiłem nawet, żeby zrobić taką, zobaczyliśmy sobie rozmawiali, otwartą próbę, żeby zespół zrobił bardziej nagłośnioną. No też się. Tak. No to rozumią się, no bo chłopcy sami nie chcą się z tego wyrymować. Dobrze by było, gdyby ktoś to zaproponował, zróbcie i wtedy dołączymy się tak troszkę delikatnie mówiąc na pół legalnie. Nie ma, pół legalnie nie ma, albo legalnie robimy, albo wrzuca, pół legalnie nie ma. Później będą szukać organizatora i tyle. Ja myślę, że na te tematy porozmawiamy po zakończeniu sesji. Chciałem serdecznie podziękować za udział w dzisiejszej sesji panu wójtowi, panu sekretarzowi, jak również pani skarbnik. Dziękuję serdecznie panu radnym, panu sołtysom, dziękuję pani protokolant, jak również panu, który obsługuje ranę gminy od strony technicznej. Dzisiejszą sesję uważam za zakończoną. Dziękuję bardzo. Ja bym prosił panią, żeby też jeszcze pytanie. To 17 mam pytanie.